za. Witajcie kochani, jesteśmy tutaj po to, by głosić wam o najważniejszym wydarzeniu, jakie miało miejsce 2000 lat temu. To wydarzenie jest wciąż aktualne i to wydarzenie zmieniło bieg historii. Chcę ci powiedzieć, że 2000 lat temu Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby dać się zabić zamiast ciebie. Chcę ci powiedzieć o krzyżu, bo krzyż jest mocą Bożą dla każdego, kto wierzy. A dla tych, co giną, jeszcze mogą usłyszeć i przemienić to. Kochani, Jezus Chrystus zapłacił całą cenę. Spłacił cały twój dług. On nie zapłacił żadnej zaliczki. On spłacił cały czynsz, żebyś ty mógł wejść do domu Ojca, do domu Boga. Jezus Chrystus, idąc na krzyż, nie wycofał się, nie otworzył ust swoich. Zrobił to, żebyś ty nie musiał cierpieć, żebyś ty mógł doświadczyć nowego życia, żebyś ty mógł doświadczyć wspaniałej relacji z Bogiem Ojcem, który jest realny. On nie jest gdzieś odległy w chmurach. On jest realny i doświadczalny jako Duch Święty tutaj na ziemi. Kochani, 8 lat temu spotkałam osobiście Jezusa Chrystusa. Nazywam się Iwona Ziobro. I przez wiele lat w zakłamaniu tej religii mówili mi, że mam się starać, że mam robić dobre czynki i tak dalej. Wiecie, ale żadna religijna poprawność nie doprowadzi do Boga, nie doprowadzi cię do zbawienia. Żadne rytuały, tylko prawdziwe, osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Tylko prawdziwa przemiana serca. Prawdziwa transformacja serca. Wiecie, ja to zrozumiałam, kiedy już było źle w moim życiu, kiedy moje małżeństwo się sypało i nie widziałam żadnej drogi ratunku. Ukojenia w alkoholu, w pornografii. Szukałam pomocy u psychologów, u psychoterapeutów. Niestety, nie było lepiej. Było coraz gorzej. Oczywiście chodziłam do kościoła, spowiadałam się, ale grzechy ciągle wracały. Wiecie co? To jest obłuda religijna. To, co mówią w kościołach katolickich. Wiecie, ja zrozumiałam wtedy, że żyję po swojemu. Że na tronie mojego życia siedzi moje ego i moje ja. Wiesz, co teraz cię oddziela od Boga? Twoje ego. Twój egocentryzm. Ja tak miałam, ale zrozumiałam, kiedy było źle. Ale ty nie musisz tak rozumieć. Możesz dziś doświadczyć zbawienia, bo dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie przeze mnie. Spokutuj ze swojego życia. Przyznaj się, że jesteś marnym grzesznikiem. Uwierz w doskonałe dzieło krzyża. Zaufaj Mu, że On dał się zabić z miłości do ciebie. Wiecie, nie ma większej miłości, jak ktoś oddaje życie za kogoś. To Jezus dał się zabić, poniósł tam każdy twój grzech, każdy twój brud, wszelkie zniewolenie, wszelką biedę i wszelką patologię. Na krzyżu Golgoty rozegrała się prawdziwa egzekucja. Wiecie, Jego ciało zostało zmasakrowane. Jego ciało było kawałkiem mięsa. On był nie do rozpoznania. Nie miał na sobie żadnej szmaty. On wisiał na nagi. On umarł i zmartwychwstał. Pokonał śmierć. Pokonał szatana. I on dzisiaj żyje. On dzisiaj żyje we mnie jako święty duch. Bo ja w to uwierzyłam. Ja Jemu zaufałam. Oddałam Mu panowanie. Dzisiaj na tronie mojego życia siedzi Jezus Chrystus. Dzisiaj jestem pojednana z Bogiem.
śmierci. Nikt poza Jezusem. Dlatego uwierz, co On zrobił dla ciebie i przestań się starać, bo żadne starania nie doprowadzą cię do nieba, bo w oczach Boga twoje uczynki są jak zażegane ubranie. Wiesz o tym? Ja to zrozumiałam, ponieważ wiecie, ludzie dzisiaj mówią, że no nie jest tak źle. Jestem przecież dobry, nikomu złego nic nie zrobiłem. Wiesz, ja też tak miałam. Ja też mówiłam, że nikogo nie zabiłam, że nie jest tak źle, że chodzę, spowiadam się, to jakoś sobie może zasłużę na przychylność Boga. Wiesz co? To jest nieprawda. Ponieważ Bóg podniósł grzech do rangi serca. Jeśli w swoim sercu nawet pomyślisz źle o drugim człowieku, nawet pomyślisz, że on jest głupi, nawet jeśli spojrzysz pożądliwie na kobietę, to już w sercu uczyniłeś grzech cudzołóstwa. I wiecie co? Ja popełniłam wszystkie te błędy. Ja w oczach Boga byłam kłamcą, mordercą, złodziejem i cudzołożnicą, bo zrozumiałam, że Bóg podniósł grzech do rangi serca i własnymi siłami nie zasłużę sobie na niebo. Ja spokutowałam z tego i zaprosiłam Jezusa do mojego życia, żeby On panował, bo uwierzyłam w potężne dzieło krzyża. Możesz doświadczać ponadnaturalnych rzeczy z Bogiem.
relację z Duchem Świętym. Możesz doświadczać wszystkiego, ale musisz podjąć najważniejszą decyzję życia, o którą ci dzisiaj głoszę. Podejmij tę decyzję, a nigdy tego nie pożałujesz. Amen.